Dzisiaj pokażę, jak łatwo zrobić sos pomidorowy do pizzy. Rozgrzewam rondel, leję około 2 łyżek oleju. I ścieram do niego czosnek. Dodaję troszeczkę cukru, soli. Nie możemy pozwolić, żeby nam się czosnek bardzo przysmażył. Dodajemy pomidorowy koncentrat jakiejś sprawdzonej marki. Ja robię taką porcję na raz do zużycia do pizzy. Szybciutko mieszam. Dodaję do tego jeszcze teraz troszkę wody. I niedużą szczyptę ziół prowansalskich. Rozcieram je w ręku. I taką również niedużą szczyptę bazylii. I odrobinę pieprzu. Mieszam wszystkie składniki. Możecie dodać więcej oleju. Będzie to wtedy taka konsystencja keczupu lub po prostu wody. Ja dodaję zwyczajnie wody, popłukując jeszcze resztki ze słoiczka. Próbuję. Przepyszny. Pomidory są dość kwaśne, nie trzeba tu już dodawać żadnych octów. Przecier można przez sito przetrzeć, żeby nie były widoczne cząstki czosnku. Ale ja tak drobno go posiekałam, że go tu praktycznie nie widzę. I tak wygląda gotowy keczup domowej roboty z dodatkiem czosnku i ziołowych przypraw. Szybciutko. Trzeba dodać tylko do niego troszeczkę soli, cukru i pieprzu. To wszystko. Trzeba tylko uważać, żeby nie przypalić czosnku. Polecam ten prosty sos pomidorowy do pizzy lub do innych potraw. Ketchup w 100% z pomidorów. I bardzo szybki. Jak również pizza, nietrudna, bardzo pyszna. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne przepisy.